Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie z magazynu. Dawno też stąd nic nie relacjonowałem, także dzisiaj taka krótka relacyjka. Mam tutaj jedną paczkę, którą zamówił kolega Waldemar. Przygotowuję ją do wysyłki, ale dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że bardzo źle się dzieje, moi drodzy, bardzo źle się dzieje. Na mój kanał został przypuszczony, że tak powiem, atak jakiś hakerski, prawdopodobnie z moim moderatorem nie umiemy dojść do kwestii, o co tak naprawdę chodzi. Codziennie dostaję 2-3 maile z roszczeniami dotyczącymi treściami zawartymi w moich filmach, które, jak żeśmy rozstrzygnęli z moim moderatorem, nie mają nic wspólnego z treścią, która nie jest moją własnością. Jest to roszczenie dotyczące właśnie własności jakichś kwestii zawartych na moim kanale, na moich filmach. Przychodzą te roszczenia co chwilę. Muszę wam powiedzieć, że zastanawiam się nad tym, czy czasem przypadkiem nie zamknąć tego kanału. Ale byłoby to błędem z tego względu, że są tam jednak już jakieś treści, które chciałbym wam przekazać. Często przekazuję, czy to są dotyczące gołębi, czy lotów. Mam też około 2000 widzów, więc ci widzowie byliby może zawiedzeni tym, że zlikwidowałem kanał z tytułu tego, że jakiś haker czy jakaś osoba próbuje mnie tam po prostu szykanować. Ale to jest taki temat, który może się rozstrzygnie, może nie, w każdym razie nie. Nie będę likwidował tego kanału. Pomimo tego, że zarabiam na tym kanale jakieś pieniądze, są to bardzo małe kwoty. Moi drodzy, nie myślcie sobie, że zarabiam jakiekolwiek kokosy. Nie są to jakieś tam wygórowane kwoty. Jest to około parę stówek na rok, więc naprawdę nie jest to jakaś tam potężna kwota, ale jest to pasywny dochód, który bardzo, bardzo oczywiście też pomaga. Niemniej jednak dzisiaj chciałem przypomnieć tutaj o nowościach, które są w dalszym ciągu u mnie w sprzedaży. Będziecie mogli sobie zobaczyć oczywiście te nowości na stronie sklepu. Ja nad filmem zamieszczam linki. Możecie kliknąć te linki tutaj u góry i po prostu będziecie wiedzieć, co i jak, i z czym, i jak, i tak dalej, i tak dalej. Tymi nowościami, moi drodzy, są nowości z firmy Manitoba, z którą współpracuję już od 2 lat. Są to takie kostki mineralne pod nazwą Pickstone. Tutaj w takich kartonikach one są tutaj umiejscowione, schowane. Więc znowu oczywiście tutaj nie otwarłem, zaś będę musiał tutaj rozpierniczyć jedno opakowanie. Tak to wygląda, moi drodzy. Ja może wyciągnę jedną kostkę, może ją tak tylko wysunę, o, zobaczycie. Są to nowości, w moim sklepie są one dostępne. Tych nowości jest określona liczba. Wzięliśmy to na próbę, wrzuciłem to na sklep. Można sobie to nabyć. Myślę, że w okresie jesienno-zimowym minerały dla gołębi są bardzo ważne. I tutaj polecam właśnie te minerały. Są to właśnie takie kostki mineralne. I jest kostka mineralna Pickpot. Tak się to nazywa. Nie wiem, czy to oznacza to, że to jest to. Nie znam się. W każdym bądź razie jest to taki kubeczek mineralny z grytem, który jest zatopiony właśnie w takim ceramicznym, jak widzicie, w ceramicznym pudełku. Nie jest to plastik, jest to ceramiczne. Myślę, że ten, kto sobie to zamówi, a gołębie to wyjedzą, z powodzeniem będzie mógł to sobie wykorzystać jako pudełka do pokarmu, na przykład w boksach rozpłodowych. Także tak to wygląda. To są nowości. Oczywiście w dalszym ciągu, moi drodzy, dostępne są też również zioła. Zioła i mieszanki ziołowe wieloskładnikowe. Zioła jednorodne, tak jak na przykład tutaj jeżówka purpurowa. Tutaj też kolega Waldemar sobie też zamówił. I tutaj jest spakowana. Oczywiście cieszące się dużym powodzeniem w ostatnim czasie dodatki witaminizowane w postaci saszetek. Te dodatki są tutaj u mnie zakamuflowane, że tak powiem, w pojemniku, żeby tutaj nie dostały się gryzonie, chociaż nie ma. Ale tutaj wszystko w tych saszetkach jest
zawarte. Tutaj są witaminy. Ja już nie będę wyciągał, nie będę tego pokazywał, bo już tyle razy to tutaj prezentowałem. Te saszetki witaminizowane, oczywiście link będziecie mieli wrzucony, będziecie mogli sobie tam zobaczyć, jak to wygląda. No i tak jak mówię, oczywiście wszystkie dostępne są również mieszanki ziołowe. Jest kobylak, jest mieszanka na odporność. W tym czasie, kiedy jest okres pierzenia, bardzo ważna i dostępna również w sprzedaży mieszanka wzmacniająca upierzenie. Także to jest wszystko tutaj, moi drodzy, u mnie dostępne. No i teraz jeszcze wracając do tematu, moi drodzy, tego naszego nieszczęsnego kanału, mojego nieszczęsnego kanału, który został zaatakowany. Na razie nie jestem w stanie nic zdziałać, ponieważ mam też problemy ze sprzętem. Zepsuł mi się laptop i jest w naprawie. Czekam na to, aż naprawiacz to naprawi. Musi ściągnąć części do tego laptopa, które tam trzeba wymienić. Jest to gniazdo zasilające, które ładuje baterie. Tam się coś zepsuło. No nieistotne, w każdym razie na razie jestem bez laptopa i nie jestem w stanie nic zrobić, jeżeli chodzi o ten kanał, żeby tam móc to jakoś zadziałać. A jest taka możliwość, bo doszliśmy do tego, że można rościć sobie jakieś, no jak to się mówi, uznać, że to jest niewłaściwe postępowanie ze strony tego, który to zgłosił jako roszczenie. Polecam w dalszym ciągu, moi drodzy. Nie są to drogie rzeczy. Są to tanie rzeczy, jak mówi Ferdyk. Są to bardzo drogie rzeczy, ale te są tanie. Te kostki mineralne Pickston i Pickpoty, czyli te kubeczki mineralne. Oj, troszkę się to wysypało. Tutaj zatopione w tych kubeczkach. Także to tyle, moi drodzy, z mojego magazynu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do zakupów. Przypominam dla tych niektórych niedowiarków, że firma jest firmą godną zaufania. Tutaj jest certyfikat. Będziemy wnioskować o troszkę inne jeszcze kwestie dotyczące certyfikatów. Poza tym, tak jak mówię, dla nowych moich znajomych, którzy zasilili niedawno szeregi moich znajomych, jeżeli chodzi o gołębiarzy, hodowców, przepraszam, gołębiarze to są ci, co łapią go, hodowców, to firma jest również pod certyfikatem weterynaryjnym, także wszystko jest dopięte tak, jak powinno być, a ja oczywiście zapraszam Was do zakupów. Miłego dnia.